Witaj, Majo Bajuczenko, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie, czuwam. Czuwajcie, bo wolność, tak jak było powiedziane, nie jest dana na zawsze. O wolność trzeba się troszczyć, trzeba zabiegać i trzeba zachować je dobrze. Mówię wam, zdrada, po przykrość zdrada. Jakie to aktualne. Niech ci, którzy wyszli z Polski, którzy reprezentują Rzeczypospolitą na arenie międzynarodowej, niech zadbają o Polskę. Bo Polska jest jedna. Bo nasi ojcowie przelali krew za naszą ukochaną ojczyznę. Biel i czerwień. Biel czystości, czystość intencji. Czerwień krew. Krew wolności. Moi kochani, dzisiaj jest mi dane być z wami. Rok temu walczyłam o życie. Miałam 10% na przeżycie. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. I dzisiaj dziękuję Maryi Królowej Polsce, że mogę być, mogę żyć, mogę pracować. A wierzcie mi, ta walka nie była łatwa. Kochać ojczyznę. Łatwo powiedzieć, trudno zrobić. Wolność nie jest wtedy, kiedy ogranicza się wolność drugiego człowieka, kiedy się go depcze, kiedy się go poniża. O wolność trzeba samemu zadbać. Nasi przodkowie, wielcy Ślązacy, wspominamy Powstanie Śląskie, zwycięskie Powstanie Śląskie. Może powinniśmy brać wzór z tych, którzy potrafili się połączyć ponad podziałami światopoglądowymi. Ale filarem był Kościół. Była Matka Królowa Polski. Z okazji 3 maja życzę Państwu dużo radości, bo to jest święto radości. I niech się święci 3 maja. Dziękuję.